podpisane porozumienie pomiędzy NCBR-em, PFR-em i PFR Ventures rzeczywiście jest nową wartością, nową jakością na polskim rynku. Ma za zadanie uspójnić i tak naprawdę zorganizować współpracę między tymi trzema instytucjami w taki sposób, żeby korzystała na to z każda z tych instytucji, ale przede wszystkim polska myśl technologiczna. NCBR, który jest kuźnią projektów technologicznych, będzie przekazywał część projektów związanych właśnie z tym tematem zielonym do PFR Ventures, gdzie fundusze PFR Ventures będą miały możliwość zainwestowania w te projekty. A PFR SA jako duży inwestor będzie mógł inwestować w te, które okażą się największym sukcesem i które będą potrzebować najwięcej kapitału. Dla nas, jako dla dużego PFR-u, szansą na to, żeby ta zielona transformacja, czyli największy taki wysiłek finansowy, w ogóle cywilizacyjny, jaki nas czeka w najbliższych kilku dekadach, odbywał się z jak największym udziałem polskich firm, polskich technologii, z wykorzystaniem pracy polskich naukowców. I do tego, żeby to się udało, musimy zapewnić przede wszystkim dobre projekty, a one wykluwają się i rozwijają w NCBR-ze i musimy zapewnić potem pewną ciągłość wsparcia dla tego typu inicjatyw i pomysłów. I teraz dla nas ważne jest to, żeby był przepływ wiedzy między NCBR-em i PFR-em, tak jak jest przepływ wiedzy między światem nauki i światem biznesu, jakie technologie i jakie rozwiązania mają szansę rozwinąć się na polskim rynku. Po to, żeby właśnie zwiększyć efektywność badań, czyli żeby wyniki badań mogły być przełożone na całą gospodarkę kraju, żeby one rzeczywiście były elementem Green Dealu i gospodarki w obiegu zamkniętym, nie może powstać jeden demonstrator, tylko muszą te demonstratory w postaci już normalnych instalacji, czy technologii, czy jakichś produktów być powielane na skalę masową w całym kraju. Wtedy ta gospodarka będzie rzeczywiście coraz bardziej zielona. I temu właśnie służy nasze dzisiejsze porozumienie.